Dzień dobry Państwu, z tej strony ponownie nisko i serdecznie kłania Wam się Carcel Investigium i zapraszam Was, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, na 49. misję z gry Grand Theft Auto Vice City na platformę Sony PlayStation 2 w ramach cyklu Carcel in Place Games. Dobrze, moi kochani, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zakupimy chyba już piątą z rzędu nieruchomość, którą jest studio filmowe Interglobal Films, tak? I jest to nieruchomość, w której, jak wiadomo, produkują filmy, aczkolwiek z, można powiedzieć, z innej półki i od której mamy dostęp do misji, za których ukończenie, tak jak w przypadku poprzednich, jak i następnych nieruchomości, po których wykonaniu wszystkich będziemy mogli otrzymywać pieniądze. Dobrze, właśnie jak tutaj już widzicie, mamy tutaj symbol zielonego domku, to znaczy, że posiadłość, nieruchomość tudzież można już zakupić, także zakupujemy ją już natychmiast. Kosztuje 60 tysięcy, czyli mi zostanie około 70 tysięcy. Dobra, niech stracę. I tak w ten sposób zakupiliśmy nową nieruchomość. Studia filmowe. Czyli to, co bardzo lubię. Oczywiście, jak widać, tutaj nie wiem, czy jest sens to przedstawiać. Tutaj możemy zapisać sobie grę. Nieruchomość jest akurat ciekawa na tyle, że możemy znaleźć sobie kilka różnych możemy zwiedzić kilka ciekawych hangarów, w których no, produkuje się filmy, ale na przykład bardzo mi się podoba ten hangar, tak szybko, pokrótce wam powiem przed misją. Podoba mi się ten hangar, który prezentuje lądowanie na Księżycu, tak jak widać, flaga Stanów Zjednoczonych, moduł sterowniczy, moduł obsługi, nie, to jest moduł sterowania raczej, moduł sterowania statku Apollo. Jakby ktoś nie wiedział, czym był program Apollo, to mogę was odesłać do ciekawego artykułu na Wikipedii, bowiem może coś wyjaśnić na ten temat. A GTA Vice City nie jest za bardzo taką dobrym miejscem do przeznaczania kilku minut rozmowy właśnie na ten temat. Tutaj swoją drogą też jest bardzo inna ciekawa lokacja. Mamy tutaj makietę okrętu i swoją drogą widać, że ten okręt jest w produkcji. Jeszcze tak szybko przejdziemy, ponieważ jest on malowany i ma tutaj specjalne oznaczenia. Tam na przykład jest napis DOOR wraz z symbolem, gdzie te drzwi mają się znajdować. Także myślę, że studia filmowe prężnie się rozwija, akurat Vice City, tak samo jak branża filmowa. Ale nie będziemy się zajmować tego typu produkcjami, bowiem głównym źródłem utrzymania w tym studium filmowym nie będzie nic innego jak branża pornograficzna i z tego też względu zapraszam Was na pierwszą misję z tej nieruchomości o kryptonimie Recruitment Drive. Action. Wow! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens, baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole, I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, Look, first we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you... What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watch movies about fish? Tommy akurat wypowiedział przed chwilą bardzo fajną anegdotę, że to nijak ma, że taka produkcja nijak ma się ze sztuką i co do cholery robi tam jakaś ryba. Swoją drogą też bym tak to stwierdził. Dobra, zmieńmy sobie stację radiową, tak żeby prawa autorskie się nie doczepiły.
Zapewne już zauważyliście na przykład postać tego reżysera. Jest to... chwila, niech sobie szybko przypomnę. Jest to postać wzorowana na Stevenu Spielbergu, sławnym producencie oraz reżyserze kilku dobrych filmów, familijnych, jak i science fiction, no tak można to nazwać. Postać, która jest wzorowana właśnie na Spielbergu w Vice City, nazywa się Steve Scott. Głosu mu podkłada aktor niestety już nieżyjący świętej pamięci pan Dennis Hopper, którego można było zobaczyć w kilku innych grach przygodowych, nie pamiętam już ich tytułu. Były to przygodówki FMV, które swoją drogą polecam sprawdzić, bo ja naprawdę nie jestem w stanie sobie teraz sprawdzić, to znaczy przypomnieć tych... Bo ja naprawdę... Dobra, niech skończą. Dobra, szybko teraz misja następuje. Ja muszę dogonić gościa. I jednocześnie chciałbym tylko dokończyć wzmiankę o panu Denisie. Grał między innymi właśnie też w grach komputerowych, przygodówkach FMV, ale niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć tytułów tych przygodówek. Te przygodówki były wyprodukowane przez Take-Two Interactive, zanim przeszło w stadium już tylko i wyłącznie wydawnicze. Ale też ten pan, ten aktor grał w kilku filmach, takich jak Wodny Świat, na przykład ekranizacja Mario i kilka innych filmów, które można by zobaczyć. Oczywiście auto mi się pali, coś czuję, że ta misja zaraz pójdzie się walić. Dlatego muszę szybko ukraść to auto, żeby mi tylko tamten gościu nie zwiał. Nie, myślę, że mi aż tak nie zwieje, ale jeśli zwieje, będzie ciężko. Dobra, załatwmy to, co mamy załatwić, bo widzę, że gościu pojechał tam. Także go szybko załatwimy. No i oczywiście policja. To nic, to nic. Muszę tylko załatwić tego gościa. Jak widzę, że się opierdzielam się, nie potrafię skontrolować tego wszystkiego. Spokojnie, zaraz się tym zajmę, żebym tylko zmieścił się w czasie. A potem damy radę i będzie w porządku. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Udało mi się wysadzić jego auto. Aha, i udało się. Okej. Okay. No, jak widzicie, udało nam się załatwić w końcu tego gościa, którym jest agentem gwiazdy filmów dla dorosłych. Oczywiście, jeśli chodzi o uniwersum Grand Theft Auto, Candy Sucks. No, a teraz mamy zadanie po nią pojechać i wykonać następne dyrektywy, nazwijmy to, misji. Tylko przy... Jezus Maria, co tu się do cholery dzieje? Dobra, policja przestała mnie ścigać, a i tak zaraz zmienimy to auto. Momencik, ja tylko sobie tutaj poprawię słuchawki, bowiem możecie teraz słyszeć co nieco. Dobra, i kontynuujmy. Masz rację, Candy, ruszajmy. Oj, widzę, że tu trochę pieniędzy. Okej, okay, teraz naszym zadaniem jest zabranie oczywiście Candy i pojechać po następną akcję. Można powiedzieć, przyszłą gwiazdę branży pornograficznej, którą będzie nie kto inna jak córka pułkownika Corteza Mercedes. Także jedziemy. No. Jezus Maria, nie, 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 nie! Motherfucka! Ło! Dobrze, dobrze. Dobrze. O, nie, 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 nie! Ja pierdolę! Candy, wysiadaj. Chodź, 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 chodź. Szybko. Ja tu szukam innego pojazdu. Kurczę, tak dawno nie nagrywałem tego GTA Vice City, że teraz po prostu to idzie do dupy. No, normalnie do dupy. Dobra, to był zły pomysł. Teraz po prostu na spokojnie, nie spieprz tego carselinku. Ja wiem, że teraz widzowie już się pewnie denerwują. Swoją drogą mają prawo, ponieważ dzisiejszy odcinek jest jaki jest. Ale przy okazji zaznajomiłem ich z twórczością Denisa Hoopera, którą polecam naprawdę sprawdzić. Może nie odegrał on jakiejś szczególnej roli. Aha, jeśli zapomniałem jeszcze o jednej ważnej roli tego aktora. Zapewne
Może nie większość. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze kilka innych filmów z tym aktorem, to polecam również zobaczyć dzieło Francisa Forda Coppoli pod tytułem Czas Apokalipsy. Hey Mercedes. Hey Tommy, you want a party? Not now, sweets. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. No i dobra. Teraz jakby można powiedzieć, udało nam się zatrudnić drugą gwiazdę filmów erotycznych, którą jest oczywiście Mercedes Cortez. Swoją drogą, bardzo dużo gliniarzy tutaj się napatoczyło. Mam nadzieję, że nic się tu nie stanie. Nie, na szczęście nie. No to jedziemy, odwozimy nasze gwiazdy i będziemy mogli skończyć wreszcie to zadanie. Jednocześnie, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, ja bym chciał tylko zauważyć pewną niezależność, tylko chciałbym skupić się pokrótce na jednym punkcie z racji tego, że niestety nastąpiło kilka efektów niepożądanych w moim życiu prywatnym. Oczywiście można to określić mianą obowiązków. I w związku z tym, że teraz mam natłok tych obowiązków, nie będę w stanie dodawać jakichkolwiek produkcji codziennie. Od poniedziałku do piątku, czy może nawet od poniedziałku do niedzieli. No przykro mi, nie będę w stanie się wyrobić. Musicie zrozumieć, że jest taki czas, iż nie można cały czas spędzać swojego wolnego dnia na grach i nagrywaniu różnorakich materiałów na mój kanał YouTube. Musicie zrozumieć, że też teraz mam inne obowiązki, którymi teraz są właśnie uniwersytet oraz rodzina. I nie będę w stanie przesyłać jakichkolwiek produkcji w związku z tym codziennie, jeśli chodzi o codziennie. Tak jak powiedziałem w odcinku z Need for Speed Underground 2, będą to maksimum 3-4 produkcje tygodniowo. Jak byliście świadkami, w poprzednim tygodniu ukazały się tylko 3 filmy z Need for Speed Underground 2 i myślę, że poniekąd też tak będzie. Okej, okay, odbierzmy jeszcze telefon i dokończymy za chwilę kwestię. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you under action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. No i dobrze, zadzwonił do nas Sony z pretensjami, że nie zwracamy mu należnej działki. Ale później tak to się wszystko pod koniec rozwiąże. Dobrze, jeśli chodzi co do misji, to jak zauważyliście wcześniej, $1000 żeśmy zarobili. To była pierwsza misja z nowej nieruchomości, jaką jest studio filmowe Interglobal Films. Okej, okay, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, to jest już wszystko na dzisiejszym odcinek. Serdecznie zapraszam was do przyszłych moich materiałów, do obejrzenia przyszłych oraz może i wcześniejszych materiałów, żebyście mogli sobie nadrobić co nieco. Ja w tym czasie z wami się żegnam. A! I tego wcześniej nie robiłem, ale teraz to zrobię. Zapraszam was również na moją stronę internetową, której adres będziecie mieli za chwilę podany, albo i nawet już teraz. Oraz na Facebooka. Wszelkie jeszcze dodatkowe linki będą odnotowane w opisie filmu. Także zapraszam was serdecznie. Dobrze. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Z tej strony był Carcel Investigium. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!